No więc doniósł mi nauczyciel miejscowy, pan Szwajcer, że odkrył dachy zatopionych domów. Oczywiście to nie były żadne dachy domów, tylko to był falochron. Przyjechałem na miejsce w 1934 roku i zauważyłem właśnie, że tam są konstrukcje drewniane, że obiecuje miejsce bardzo ciekawe wyniki. No i rozpoczęliśmy te 6-tygodniowe badania w 1934 roku. Do 1939 roku odkopaliśmy znaczną część tego osiedla. Byliśmy właśnie w trakcie odkrycia bramy, kiedy wybuchła wojna i trzeba było badania przerwać.